Cześć kochani moi, witam was serdecznie w ten piękny środunio, 18 grudnia, 10 stopni, normalnie dyszczyk pado, jakby normalnie na Wielkanoc pomału się mo. Taka jest pogoda, w ogóle nie czuć atmosfery świąt, oprócz tego, że moja choinka pachnie, ja dlatego chcę zawsze mieć żywo choinka, bo ona musi pachnąć. Chlipni, ta się, a ja cię z jednorożca zepija, nie? Staro, baba, głupio, by powiedzieli. Lipnij to się energetyczny i kawę tak z rana. Ja za dzisiaj się z powerem obudziła. Nic się od wczoraj nie zmieniło. Jakoś tam część do auta zamówili, dzisiaj ma przyjść. Ja i tak jeszcze nic nie wiem, nie wiem, wszystko takie jakieś, wakelik jest u mnie, ale no co, w sercu gra muzyka, szykowanie do klach w Polsce idzie pełną parą, mam takie wsparcie tak cudownych ludzi, no po prostu to jest niesamowite normalnie, kto by pomyślał, będzie się działo, więc przychodźcie i normalnie nie wykręcaj ta się, wiecie jak, nie? Patrzcie, my se sami normalnie robimy druk i stres. A co by się stało, jakby my zamiast 12 tradycyjnych potraw wymyślili sobie swoje tradycje, zaczęli wprowadzać, zrobili tylko 6 i zjedli je ze smakiem. A te pieniążki, które by nam zostały, przeznaczyliby my albo nasze dzieci, razem z naszymi dziećmi, żeby ich uczyć też dobroci, przeznaczyli na dom dziecka albo na jakiś futer, a to znaczy jedzenie dla psów, dla kotów, dla ile jest schronisk, które zbierają przed świętami, albo na domy dziecka, które zbierają. Jakby my poszli i tamte pieniążki przeznaczyli, które zaoszczędzimy, nie robiąc 12 potraw. Bo ze pomyślcie, jakby przyszedł ten święty na ten wieczór, to ci powie: Cezar, żeś wszystkie 12. Przecież łobżarstwo to jest grzech. A my ciśniemy w siebie. Nie, on się spytał, a z kim żeś się podzielił? Ja? Tak to będzie wyglądać, jakby tak naprawdę przyszedł jakiś święty, czy Jezus, i by się ciebie spytał, to nie spyta się wiele, żeś zjadł. I no komu żeś dał? Z kim żeś się podzielił? Więc uczmy siebie jeszcze bardziej dobroci i miłości do siebie i do bliźnich i uczmy tego naszych dzieci. Nasze dzieci, tak się godo. Bo co zasiejemy, to będziemy zbierać, wiecie o tym. Czasami się niektórzy ludzie dziwią, czemu dzieci są takie albo takie. One widziały gdzieś przykład. Oczywiście, że niektóre psują się po drodze, nie? Ale często jest też tak, że one niektóre rzeczy wyniosły z domu, a my się tego nawet z tego tak naprawdę sprawy nie zdajemy. Więc moje dzisiaj ta kogotka, zajmijcie się sobą, przyjdźcie na klachy, wybierzcie się gdzieś, wyjdźcie na spacer w ta niedziela, jak już nie chcecie na te klachy przyjść albo nie macie możliwości, ale zróbcie w ta niedziela coś dla siebie. Nie myślcie, no ile to trzeba żarcia narobić, bo my, Polacy, to my się ekstremalnie ten stres sami robimy. My tak potrzebujemy. My się tym dowartościowujemy, że jak ja tego nie zrobię, to Wigilii nie będzie. To mi kuchnia zamkną, nie wiem, nie dojedzą, będą naszykać. My se same taką presję tak naprawdę robimy, bo można mieć na przykład 4 potrawy. A ja na przykład, my nigdy 12 nie mieli tam cudu. Przecież tego normalny człowiek nie poprzezyro, ja? Zrobić tyle, żeby zjeść ze smakiem i cieszyć się tym czasem, śpiewać kolędy z rodziną, a moja córa to umie teraz na pianinie tyle kolędów grać, że ja się już doczekać nie może, teraz to ćwiczy dziennie, sama od siebie siada i idzie i normalnie to jest takie mega, to jest takie piękne, to ta atmosfera, taką, no kurde, gdzieś ją podczuwam, niby jeszcze nie czuję, jak wyjdę na dwór, a jeszcze mówię, no 2 dni roboty, bo ja już mam w piątek wolne, jeszcze wracając do mojej córki, dziennie rano z nią wstaję, nie? I kiedyś to tak, a teraz zawsze lubię jej szczotką włosy przeczesać z rana, to takie fajne jest. I dzisiaj tak czesza i już coraz to wyżej musza tą szczotą, ona już jest, jeszcze jej no trochę brakuje, żeby była na równo ze mną. Ja się myślałam tak w duchu, jej dzisiaj godą, kiedyś ty mi tak urosła. Może ten czas tak szybko leci, te dzieci tak szybko rosną. A my tak no, żyjemy, gonimy, na nic czasu nie mamy. Nie mamy czasu przystanąć, nie mamy czasu posiedzieć z nimi, a one kurde niedawno taką malutką, i ty się ktoś kaj, on, kiedy to się stało, ja? Mam, to jest niesamowite, ja tak ją cesa, ona już jest taką srogą pannica, wow. Normalnie niesamowite, jak ten czas popierdziela, nie? A to wszystko ino zależy od nas, jak my go tak naprawdę przeżyjemy. Chlipnij to się. Ja wam powiem, piękne jest te życie nasze. No my się je sami czasami robimy zum hölle, takie piekielne. My sami
dokonujemy nieodpowiednich wyborów. Dobra, na nasz czas one wtedy były odpowiednie. Ale często jest tak, że my dokonujemy tych złych wyborów tylko dlatego, bo my tak naprawdę siebie nie słuchamy. My słuchamy innych, my chcemy innym dobrze, a na samym końcu stawiamy siebie i swoje potrzeby. Dlatego, jeżeli czujesz, że wolałabyś zrobić dwie sałatki mniej, to też tak zrób. Jeżeli czujesz, że jak na śranku tam do góry tego kurzu nie wytrzesz, albo tego szkła, które stoi za witryną, którego nigdy nie używasz, jak tego na Boże Narodzenie nie zrobisz, to naprawdę nic się nie stanie i nikt tego nie dojrzy. Ja widzę na przykład często, moja mama też tak miała, że tego szkła my nigdy nie używali, ale myć je trzeba było zawsze. I to była wielka akcja, bo to były trzy miski z płynem, z wodą do pukania, do wycierania. Ja to pamiętam jako dziecko, ale to musiało być zrobione. Dla mnie to była katorga. Po co takie te szkło jak onego? I tak nikt nie widział, one stoi w szafie, one i tak jest. I ona na przykład wychodzi z tego założenia. Ja lubię mieć czysto w domu, ale nie lubię przesadnie mieć nie wiadomo jak. Chociaż w papierach i w takich rzeczach to ja jestem bałaganiara na biurku, to ja mam taki bajzel, że no zbieram papiery, to mnie porządek czyścić, kible muszę mieć zawsze czyste, krany muszę mieć czyste, to muszę mieć czyste. Ale papiery, oh, to nie jest do mnie. I zobaczcie, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest cudowny. Tak samo faceci, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest cudowny. Więc życzę Wam. Ciekawe, czy byście zadanie domowe odrobili, te refleksje, co Wy byście tak naprawdę chcieli zmienić w swoim życiu, zmienić w sobie, myślcie o tym, bo w styczniu zrobimy się taki program, że każdy pójdzie po swoje, idziemy po swoje, czy się to komuś podoba, czy nie, idziemy odzyskać z powrotem siebie, szacunek do siebie, miłość do siebie i radość z tego naszego życia, bo nie to wszystko wkoło, nie to materialne jest ważne. My jesteśmy ważni. To, jak my się czujemy, jest ważne. Więc pamiętajcie o tym, żeby sobie zrobić ten rachunek sumienia, wyciszyć się, pomyśleć teraz w tym adwencie tak naprawdę, czego ja chcę. Co jest tak naprawdę ważne? Co jest sensem naszego życia? Funkcjonowanie, robienie? Pomyślcie o tym. A jutro się odezwia. Yeah.